dzień dobry, witajcie w kolejnym vlogu. Dzisiaj jest piękna, słoneczna pogoda. Niebo prawie bezchmurne, cieplutko w miarę. Jeszcze się trochę za ciepło ubrałam, ale to się rozbiorę. Witam Was w kolejnym vlogu. Ja już jestem zapakowana cała z tobołami i jadę na cmentarz sprzątać groby. Jedziemy jeszcze po moją rodzicę i tak dalej. Po moją rodzicę, po moją mamę. Co ja gadam. Życzę Wam miłego dnia, miłego oglądania i zapraszam na kolejnego vloga. Lecę jeszcze na Orlen. Mam bluzę do wysłania. Dzisiaj chyba ostatni dzień, bo zapomniałam wysłać. Mam po drodze, to jadę. Już jestem i wyślę. Paczka wysłana. Lecę szybko na skróty. Dziurą będę musiała przejść. Zaraz Wam pokażę. Ale nie jest tak źle, bo się zmieściłam. Dałam radę. Ja na robocie. O Jezu, ale się narobiłam już. A jeszcze ciąg dalszy. Cały czas latam po tych grobach. Pełno ten. Tam Paweł z moją mamą. A ja już lecę, bo tak latam, wiecie, tu tamto. Ojejku. Jestem już, słuchajcie, w domu. Co ja tutaj mam? Jakieś mokre? Byłam na tych cmentarzach, posprzątałam. Na cmentarzach, na cmentarzu posprzątałam. Tylko na jednym tam mamy 5 grobów. Raz, dwa, trzy, cztery. Czekajcie. Raz, dwa, trzy. 4, 5, 5, 6, bo jeden taki malutki. Trochę, no, narobiliśmy się. Ale pomysł z wiertarką. Wzięłam wiertarkę. Nie wiem, czy Wam wcześniej mówiłam. Wiertarkę i końcówkę taką szorstką. Paweł miał taką na wiertarkę. I wiecie, jak się te stare takie groby umyło wodą i jakimś proszkiem do mycia i tą wiertarką się wyczyściło, to fajnie to wszystko wyczyściło, a nie tam szotą to szorować. A pomogło? Pomogło. Naprawdę polecam wiertarką takie stare te groby starodawne myć. Byłam jeszcze w Pepco, to ja nie wiem, czy Wam pokażę w dzisiejszym vlogu. Może tak, to nie wiem, zaraz zobaczymy. Ale w Pepco to potem, dobra. W każdym bądź razie, jak wracałam, to jeszcze byłam w Dino po drodze. I kupiłam w Dino dwa flaki dla psów. Ja w Dino nigdy ich nie kupowałam. Nie wiem, czy one będą dobre, czy nie. Zobaczymy, bo no mówię, nigdy nie brałam. Do Dino pojechałam specjalnie po puszki, bo miałam Dino obok, po drodze, po puszki dla kotów i kupiłam, o matko, kupiłam, słuchajcie, dwie zgrzewki. Kupiłam te chrupki, one bardzo, wiecie co, lepiej, najlepiej chyba jedzą te chrupki teraz z Dino. Podasz mi te wody, Laura? Dwie zgrzewki właśnie tych puszek wzięłam, bo im też idzie najlepiej, a Biedronce ostatnio u mnie tutaj, co jeżdżę, to to w ogóle nie ma, ja nie wiem, w ogóle nie ma tych puszek. Dwie wody jeszcze wzięłam gazowane o smaku pomarańczy. Wzięłam dwa takie soczki w szklanych butelkach, Bracia Sadowscy, sok tłuczone jabłko z agrestem i z pigwą. Co jeszcze wzięłam? Snaczki, zielona cebulka, one są w Dino bardzo dobre, nie wiem, czy nie najlepsze. Spokój! Wzięłam ciasto oczywiście karmelowe, bo bardzo lubię je w Dino, więc jak już byłam, to zakupiłam, ale dostałam też od babci, bo ja zawiozłam dzisiaj gary do nich z obiadem, co ja robiłam, a babcia nagotowała dla mnie. I jeszcze dała nam na deser też jakieś ciasto, więc mam dwa ciasta. Jeszcze mam sernik, który piekłam, więc po prostu full. Takie coś zobaczyłam w Dino.
To są tak jak te czekobąsy, tylko chyba no, taka podróba czekobąsów, nie wiem. Czekobit, więc wziąłem, zobaczymy. I to możemy też tam sypać, tego duszka. Takiego duszka kupiłam w Pepco na cukierki. Ja to Wam później pokażę w holu. I generalnie pojechałam do tego. Do Dino po orzeszki, bo dziewczyny chciały orzeszki, one są bardzo dobre i połowę tańsze niż te oryginalne takie, przepyszne one są, orzeszki takie w panierce. Zielona cebulka wzięłam razy dwa. I z papryką też wzięłam razy dwa. Na szybko złapałam jeszcze taką pastę do zębów, bo chyba już nam się kończy. I krem do rąk. Ten krem do rąk, nie wiem ile on kosztuje. Nie wiem, gdzie wziąłam paragon. Mam w torbie. Ale powiem Wam, że on jest z Dino bardzo dobry. Ja już go nieraz kupiłam. Ostatnio miałam 3 sztuki i już mi się właśnie jeden skończył. Jeden mam jeszcze na górze. Bardzo dobre są te pewnie około 5 zł kosztują, ale są bardzo dobre. Wiecznie zapominam Biedronce, więc dzisiaj przy okazji w oko mi wpadł ten olejek do włosów, to jest ten serum, taki olejek z czarnuszki. Tylko ja kupuję te Bio Silk w Rossmanie albo w Biedronce. Tutaj jest jakiś Bio Elixir, jakaś inna firma, ale pewnie na tej samej zasadzie. Nie wiem, zobaczymy. One według mnie są najlepsze. Ja już miałam tyle tych olejków do włosów, już tyle tych olejków testowałam. I powiem Wam, że ten olejek sprawdza mi się najlepiej. Znaczy, no takie, no różnego rodzaju są, bo są i takie, i śmakie. Ale sprawdzają mi się najlepiej. Wzięłam sobie peski dyni, bez łupiny, takie do pochrupania. Jakąś taką miałam ochotę na takie peski dyni, nie wiem. Ja też lubię. Też lubisz? No to super. I wzięłam, słuchajcie, z lenistwa dwa razy kopytka gotowe. Bo mam ochotę na kopytka z sosem jakimś takim, wiecie co, a mam gołąbki zrobione i tam jest sos i może kopytka do tego sosu, tak mi się zachciało, a jutro jest niedziela i nie chcę mi się naprawdę stać przy garach i gotować, bo się nagotowałam wczoraj, dzisiaj się narobiłam i stwierdziłam, że zamiast już tego makaronu, czy tam kaszy i tak dalej, zjesz kopytka? Laura nie zje, kaszy cię ugotuję jutro. Gryczanej? Gryczanej, albo kartofelków. Kaszę. Laura uwielbia kaszę gryczaną, więc Laura dostanie kaszę gryczaną. O, i to takie, słuchajcie, zakupy z Dino. Jednak zdecydowałam się, że haul zakupowy z Pepco z rzeczami halloweenowymi z promocji z wysprzedaży będziecie mieli oddzielnie, bo wyszło mi chyba 15 minut, więc on będzie oddzielny. Zapraszam Was na oddzielnego vloga, który odbędzie się jutro. A ja dzisiaj już uciekam, idę się ogarniać, kąpać, bo naprawdę mam spodnie do prania, wszystko do prania i w ogóle jestem cała do prania, więc idę, z Wami widzę się już jutro, dla mnie to jest jutro, dla Was ułamek sekundy, więc vlog dzisiaj będzie dwudniowy, a ja kończę, bo właśnie kto dzwoni? Moja mama. Kolejny dzień, a dzisiaj wypijemy sobie tą kawkę. Kawka zrobiona. Wypijemy sobie i zaczynamy kolejny dzień. Powiem Wam, że bardzo dobra ta kawa jest, nawet lepsza od tej dyniowej. Chciałam Wam pokazać. Patrzcie. Takie małe rybki pływają. No i tak siedzę sobie przy oczku, które już nie wygląda tak pięknie jak w lato. Te kwiatki już powynosiłam, takie te, co trzeba na zimę pochować. Rybki pływają, było widać, ale właśnie mam mnóstwo takich małych, czarnych rybek. Widzicie, takie niby to jakieś kijanki. O, rybki są. Czy to co, czy one mi się rozmnożyły, te ryby? Diabli wiedzą, ale tam pod deską też pływają, nie widzicie? Ale jest ich mnóstwo. Te jak urosły. O co tu chodzi? O, patrzcie jak urosły. Jakie duże. No, woda się wyczyści na wiosnę. Bo trochę nie jest już za czysta, ale już tak zostawię. O, tam rybka jest pod deską. O.
No, urosły. Ciepło jest, to wypływają, bo jak jest chłodno, to tak siedzą na dnie. Ale tych, patrzcie, jest mnóstwo. Widzicie? Tych czarnych takich, to nie wiem, to one się rozmnożyły mi chyba. Czy to jakieś kijanki? Mi się wydaje, że się rozmnożyły. Ja cię kręcę. No nie mówcie. Ale by jaja były. Masakra. No ale co zrobić? Nic się nie zrobi. Komuś tam się odda może. Zobaczymy. A póki co to sobie siedzę przy oczku. Chwilę się relaksuję, bo jest piękna pogoda. Słuchajcie, siedzę tutaj sobie taka bez ruchu i ich obserwuję. I to są rybki. O, Bruno przyszedł, popędził. No widzicie? To są rybki, bo przypłynęły tutaj bliżej, tak? I było widać normalnie małe takie ogonki. Tak jak rybki mają, tylko takie, wiecie, maluteńkie. Teraz się schowały, bo Bruna zobaczyły, bo wszedł tutaj, przy tej ścieżce. Mnóstwo małych rybek. Super. Super po prostu. Jeszcze mi tego brakowało. No ale dobra. Białasku. Białasek. Ale ci dobrze. Ładnie wyglądasz na tle czerwonego krzaczka. Białasku. Gdzie leciał nad nami? Jak myślisz, Laura? Późna godzina już i tak będzie leciał? Oj, chyba leci w naszą stronę. W kamerze nic nie widać, tylko... Ano? Tylko kółko. Nad głową nam leci, teraz może widać kolor trochę. Bańki. No. Ale jaka ona gruba. No. Chyba nad głową tutaj to nam nigdy jeszcze nie leciał, co? Misiek, misiek, spokojnie. Zobacz Sonia, jak się patrzy. Sonia, co to leci? Teraz lepiej widać, o, bo już jest w innym kierunku. O, nie ostrzy, o. A tam to oj, zaraz go nie będzie widać. Sonia, uspokój się. O, spadnie. Najwyżej u tego, na polu tam u sąsiada wląduje. Ale to jakby na drzewa. Ty faktycznie on tam ląduje? Co on tam będzie lądował? Ej, on będzie tam lądował. Aha. Za drzewami będzie lądował, niemożliwe. Taki krótki przelot? No, ciekawe. Ciekawe. No, czekaj, czekaj, może wyjdę tutaj przed ten. Psy po prostu, wszyscy się tam patrzą. No leci tam, widzisz? Ale on tak jakby spadał. Jak oni wiecie. Jezu, gdzie on? W te krzaki wyląduje? Gdzie on jest? No tutaj, tu. Widzisz? Nie wiem, czy będzie na pole lądował, czy jak. Ale gdzie tego widzisz? Teraz tego straciłam z oka. Nie wiem. Gdzie on? W las wylądował? Na polu chyba. O, tu leci, tu, tu, tu. O, tam, za drzewami. Nie, on tak nisko leci. O, słyszysz? Słyszysz? Pompuje. Tylko, że nie wiem, gdzie on jest. Nie wiem, dlaczego tak nisko. Nie chcesz się unieść? Boże. Dziwne to jest. A ja go tu widzę. Czerwonego. No nie wiem. Trzeba było na drogę wyjechać, zobaczyć. Pilnuje, pilnuje. Pola chyba. Tak jak Sonia. Pilnuje swojego. A przed chwilą były cztery samochody w lesie, teraz tutaj stoi jeden, tu stoi drugi u nas w dukcie, a było cztery przed chwilą, ale pojechali. On na te samochody szczeka.
No. I tak. Słoneczko zaszło, ale jest cieplutko. Ja siedzę na... O, nie widać. Na krótki rękawek siedzę. No i tak sobie wyszłam, posiedzę chwilę. Bo już niedługo ma być deszczowo i zimno, niestety. Jest dzisiaj niedziela. Teściowa zaprosiła nas, słuchajcie, na obiad. Nie chcę mi się iść, bo mam tyle jedzenia. Babcia mi wczoraj dała dwie zupy i kotlety. Ja im zawiozłam coś od siebie, ona oczywiście musiała też mi nagotować. I sałatkę i wszystko. I powiem wam szczerze, że mam tyle jedzenia, że nie muszę dwa albo nawet trzy dni gotować. A tutaj teściowa dzisiaj mnie spotkała, jak konia wyprowadzałam. I mówi, przyjdźcie, przyjdźcie na obiad. No i tak powiem wam, nie chce mi się, no ale pewnie pójdziemy. Co zrobić? No i tyle. Mam ciasto, to wezmę z sobą tam ciasto, bo piekłam ten sernik, to wezmę sernika. I tyle. No i co? I tak naprawdę przyszłam zakończyć tego vloga dzisiaj. Nie wiem, ile on ma. Czy jest długi, czy nie, bo jest niedziela, też chcę już później poleżeć, odpocząć i tak dalej. Wczoraj na tych cmentarzach się tak narobiłam, że dzisiaj rano ledwo wstałam. Powiem wam, muszę sobie zrobić paznokcie, bo mam pozdzierane całe, lakier pozdzierany. Muszę sobie zrobić i powiem wam, że mam te stare groby. Tam dwa mam nowe groby, mamy nowe groby dwa z tych nowych płyt, a reszta cztery groby mamy z tej lastryki, chyba tak to się wymawia. To są ciężkie do mycia. W tym roku wpadłam na patent, wzięliśmy wiertarkę, wklętarkę taką, z taką końcówką ostrą, taką szorstką i wiecie, wodą się polało takim tym do oczyszczenia, no takim pastą, na tą pastę i tą wiertarką się jechało po tych grobach, potem się spłukiwało, domywało. Igła, naprawdę tak domyło, że aż moja mama była w szoku, że super, super pomysł, bo tak tymi szczotami, takimi drucianymi czy czymś, to byśmy się narobiły, jak głupie za przeproszeniem, bo to i wysiłku potrzeba i tak dalej, a tak się wiertarką trochę Paweł powiercił, trochę ten i było dobrze. No, ale tak, wodę musiał nam nosić do tego. Dobrze, właśnie dlatego go wzięłam sobą, żeby nam wodę nosił, bo przecież tam hydrant był zrobiony blisko, ale zlikwidowali go. No i teraz trzeba po wodę biegać na sam początek cmentarza przy głównej bramie. No to jest spory kawałek, więc ja jakbym miała sama tak po tą wodę latać, to chyba bym padła. Musiałabym chyba sobie wziąć jakiś wózeczek i na jakimś wózku to baniaki wozić, bo tragedia, powiem wam. Nie wiem, dlaczego wzięli, polikwidowali te hydranty i został tylko na końcu i na początku. Weźcie to teraz, latajcie z tą wodą i to noście. Nie wiem. No ale dobra. Jakoś sobie poradziliśmy i jest dobrze. Więc mamy groby naszykowane, wszystko już, kwiaty, wiązanki postawione. Mam nadzieję, że nam nie ukradną do wszystkich świętych tego. Miejmy nadzieję, bo wiecie, różne cmentarze może być. Ale już ludzie też sprzątali, już kładli wiązanki, wszystko i jakby tak się ktoś miał tym przejmować, że położymy trochę wcześniej i ktoś to ukradnie, to byśmy w ogóle tego nie kładli. Co to? Tylko by się kładło w sam wszystkich świętych albo po prostu... Wcale by człowiek nie kładł, by się bał, że ukradną. No jak miałem ukraść, to ukradną, no nie ma na to wpływu, prawda? To się pójdzie i kupi znowu następne. Trudno się mówi. No dobra, zobaczcie, jak jest ciepło. Na krótki rękawek siedzę. To co? Za dzisiaj wam dziękuję. Życzę wszystkiego dobrego. Zapraszam na jutrzejszego vloga. Pozdrawiam was. Trzymajcie się. Pa, pa.